Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa na uroczystej inauguracji projektu Strefa OPT. Nazywam się Beata Pasula, reprezentuję firmę Filman, która wspólnie z Uniwersytetem Opolskim organizuje ten projekt. Strefa OPT to wirtualna przestrzeń, a jednocześnie cykl spotkań na żywo na Uniwersytecie Opolskim ludzi zainteresowanych światem optyki, optometrii, technologii okulistycznej, okulistyki, tyflopedagogiki i psychologii poznawczej. Wydarzenie odbywać się będzie w trakcie trwania roku akademickiego w każdą drugą środę miesiąca. Ma ono charakter otwarty, ale skierowany jest przede wszystkim do studentów Uniwersytetu Opolskiego, uczniów szkół optycznych, studentów innych uczelni, pracowników Filman. Wszystkie spotkania będą jednocześnie transmitowane na żywo z Opola, a później pozostaną w zasobach portalu YouTube na specjalnie do tego celu przeznaczonym kanale. Jako prelegenci wystąpią najbardziej znane osobowości ze świata optyki, optometrii, psychologii, medycyny, nauk o zdrowiu, a także sztuki. Na koniec wykładu istnieje możliwość zadawania pytań na sesji Q&A. Pytania te można zadawać na czacie, na platformie YouTube oraz na miejscu tutaj na sali. I naszym pierwszym gościem jest wieloletni pracownik Politechniki Wrocławskiej, doktor habilitowany inżynier Marek Zając, profesor Politechniki Wrocławskiej. Pan profesor ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej w roku 1971 i uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika. Następnie rozpoczął pracę w Zakładzie Optyki Stosowanej ówczesnego Instytutu Fizyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej w Zespole Optyki. Zajmował tam początkowo stanowisko asystenta stażysty, następnie asystenta i starszego asystenta. W roku 1978 obronił pracę doktorską pod tytułem Rola koherencji częściowej w rekonstrukcji holograficznej. Na stanowisku adiunkta zajmował się zagadnieniami optyki fizycznej, a następnie zajął się teorią odwzorowania optycznego. W roku 2005 obronił w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej rozprawę habilitacyjną pod tytułem Aberracje obiektywów hybrydowych. Od roku 2011 zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego. Pan profesor jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz kilkunastu książek i podręczników z zakresu optyki, optyki okularowej i optometrii, w tym najpopularniejszej chyba wśród optyków i przyszłych optyków, słynnej żółtej książki z psem w okularach na okładce. Jest współtwórcą koncepcji oraz planów i programów studiów inżynierskich z zakresu optyki okularowej i magisterskich o specjalności optometria oraz studiów podyplomowych z optometrii. Obecnie zajmuje się zagadnieniami jakości widzenia, wad wzroku i ich korekcji. Pan profesor jest także prezesem Fundacji Wzrok Ubogim. Fundacja ta zajmuje się zaopatrywaniem w pomoce wzrokowe osób wykluczonych społecznie. Panie profesorze, zapraszam na wykład. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być w Opolu na Uniwersytecie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Postaram się nie zawieść Państwa oczekiwań, opowiedzieć to, co będzie ciekawe. Postaram się tak, zobaczymy, czy tak będzie. Pozwolę sobie nawiązać do tego zdania o psie w okularach, dlatego on tutaj jest, już bez okularów tym razem, to jest ten sam. No więc, o czym chcę Państwu powiedzieć? Chcę Państwu opowiedzieć parę rzeczy na temat ochrony wzroku. Jak to było dawniej, jak to jest teraz, jakie są ewentualnie możliwości w przyszłości, jakie są tego perspektywy. To się dzieje już od bardzo dawna, bo przecież wzrokiem, światłem zajmowali się już przecież starożytni. W tym naszym kręgu kulturowym to przede wszystkim Grecy, Rzymianie położyli podwaliny pod całą naukę, a na samym początku tego była właśnie
wiedza o optyce tak naprawdę. No i teraz ciekawe, czy to wszystko, jak to się wszystko ma do tego, co dzisiaj wiemy? Starożytni Grecy stworzyli naukę właściwie tak, jak ją rozumiemy współcześnie. A od III-IV wieku mniej więcej zaczęto budować hipotezy na temat tego, czym jest światło i czym jest widzenie. To było jakby jednocześnie, dlatego że rozumiano, że widzenie jest związane ze światłem, ze okiem, chociaż można się zastanowić, czy naprawdę oko jest konieczne do tego, żeby utworzyć obrazy. Proszę sobie przypomnieć, pewnie niektórzy Państwo tak potrafią, że jak przecież zamknę oczy, to mogę obraz w pamięci wywołać. Co więcej, jak śpię, to też widzę często jakieś obrazy, a oczy mam zamknięte. Ale jednak myślę, że w większości przypadków jest tak, że te oczy są niezbędne do widzenia. Niezbędne do widzenia jest światło, bo jak się zgasi światło, jest i ciemno. Jak jest ciemno, to nie widać. Wobec tego próbowano jakoś to zrozumieć. I pierwsza chyba taka próba stworzenia tego pojęcia, co to jest światło, jak wygląda widzenie, pochodzi od Euklidesa. Od tego wielkiego matematyka, my go znamy głównie jako matematyka, twórcy geometrii, ale ta geometria to była tak naprawdę optyka, bo to było wiedza o promieniach, o liniach jak o promieniach. No właśnie, czy to jest tak, że to oko wysyła jakieś promienie i one jak gdyby obmacują rzeczywistość, czy może tak jak sądził Epikur, że jest odwrotnie? To może przedmioty mają jakieś takie czułki wysuwają, w których mieści się informacja o tych przedmiotach, o odległościach, o kształtach, o kolorach i one dochodzą do oczu. A może jest jeszcze inaczej? A może jest tak, jak na przykład Platon sądził, że jest coś jednego i drugiego. To znaczy i oczy wysyłają jakieś nazwijmy to promienie, chociaż to słowo na razie niczego nie mówi. I jednocześnie jakieś podobne promienie wysyłają też przedmioty. I to razem powoduje, że coś widzimy. Te promienie to jest jakby światło, ale na razie to słowo promienie, światło, to jest taka czysta gra słowna, dlatego że ciągle nie wiadomo, co to może być, na czym to może polegać, jak to wszystko wygląda. Ciekawe, że Arystoteles próbował zastanawiać się, jaki ośrodek jest potrzebny do tego, żeby światło się rozchodziło. Oczywiście starożytni nie znali pojęcia próżni, a właściwie nie mogli sobie tego wyobrazić, że może być próżnia, bo jak to może być, że czegoś nie ma? No nie może być coś takiego, że czegoś nie ma, wobec tego coś musi być. A jeśli coś musi być, to w tym czymś musi rozchodzić się światło. Co to może być? No, ponieważ nie można było wymyślić, co to może być, wobec tego powstało pojęcie eteru, albo inaczej kwintesencji, czyli piątego żywiołu, oprócz ziemi, wody, ognia i powietrza. Optyka geometryczna, wrócę do tego, bo to ważne. Optyka geometryczna to jest nauka o liniach, o zachowaniu się linii, ponieważ w czasach Euklidesa sądzono, że światło rozchodzi się po liniach prostych. Zresztą często jeszcze nawet teraz ludzie mówią, że światło rozchodzi się po liniach prostych, bo przecież to widzimy. W każdym razie to elementy Euklidesa to był podręcznik geometrii przez wiele, wiele, wiele lat używany nawet w współczesności. Więc czy naprawdę wiemy, czym jest światło? Promienie świetlne, to jak gdyby praktyka pokazuje, że jest coś takiego, co się rozchodzi ze światła. Zjawisko cienia nam to podpowiada, że to światło się rozchodzi wzdłuż jakiejś linii. Co więcej, takim prostym modelem możemy wytłumaczyć, czy mogli wytłumaczyć starożytni, takie zjawiska jak zaćmienie Słońca czy Księżyca. Wobec tego te promienie to jest dobry pomysł być może. No ale pozostaje pytanie, a co z tym okiem? Co jest okiem? Jak wygląda oko? Wydawałoby się, że to jest takie proste, no bo jak to poznać wewnętrzną strukturę oka? No to nic prostszego, jak rozciąć i zobaczyć, co w środku. No wyobrażam sobie, że biorę jabłko, przekrawam jabłko i widzę, z wierzchu jest skórka, w środku miąższ, potem jest gniazdo nasienne z pestkami, wobec tego nic trudniejszego, niż zobaczyć, co jest w środku. No ale to niestety nie było takie proste.
te modele oka, te narysowane na podstawie eksperymentów, na podstawie doświadczeń, były ciągle jeszcze nie takie, jak to jest w rzeczywistości. Ale pozwolę sobie przeczytać taki fragment zapisany przez Hipokratesa. To jest 2,5 tysiąca lat wstecz. Ojca medycyny. Napisał tak. Do oczu idą żyłki cieniuchne, przeznaczone do widzenia. Biegną one z mózgu i odżywiają narząd wzroku najczystszą cieczą mózgową. W cieczy tej w oczach odbijają się przedmioty oglądane, a kiedy żyłki te schorzeją, to świat zgaśnie, to wzrok zgaśnie. Więc coś widział tutaj, już wiedział, no te żyłki do widzenia to nerwy wzrokowe najprawdopodobniej. W każdym razie coś takiego już było wiadomo. Naiwne może, no ale to my tak możemy powiedzieć, bo jesteśmy o te 2,5 tysiąca lat mądrzejsi. Teraz to żadna sztuka. Nie ma się czym chlubić. Inny, też Grek, troszeczkę późniejszy, Galen z Pergamonu, mówił tak, że wzrok to jest taki duch zwierzęcy. On jak gdyby opuszcza boczne komory mózgu, ciekawe, że z mózgiem to wiązał, podróżuje wzdłuż nerwu wzrokowego, rozprzestrzenia się przez naczynia krwionośne, siatkówki, gdzie staje się czystym duchem wzrokowym. Osiąga przednią komorę oka, kąpie soczewkę i wysuwa się z soczewki do powietrza przed okiem. Obecność ducha wzrokowego przekształca całe powietrze w medium percepcyjne, które samo w sobie staje się przedłużeniem nerwów wzrokowych. Wracając z powrotem do soczewki i wzdłuż nerwu wzrokowego do mózgu, duch wzrokowy kończy cykl tworzenia percepcji. Wiadomo, że oko jest ważne i jakoś to się dzieje, że ten wzrok działa tak, że obraz się tworzy gdzieś tam wyżej w mózgu. Przeskoczmy teraz daleko. 1000 lat prawie. Przeskoczmy do Persji w zasadzie. Wielkiego uczonego zwanego po łacińsku Alhazenem. Proszę zobaczyć, jak on mniej więcej około 1000 roku naszej ery wyobrażał sobie wzrok. Ciekawe, że widział dwoje oczu i coś takiego, co rozumiemy teraz jako nerw wzrokowy. I on wędruje gdzieś dalej do mózgu. Cały czas mamy problem z lokalizacją soczewki. Gdzieś w środku jest, ale co do końca nie wiadomo gdzie. Bardzo długo trwało, zanim naprawdę zrozumieliśmy, co się dzieje tam. Aż właściwie w roku 1981 Nagrodę Nobla z fizjologii i medycyny otrzymało dwóch uczonych, David Hubel i Thorsten Wiesel, za prace dotyczące poznania mózgu, a dokładnie układu wzrokowego w mózgu. Długo trwało, zanim zrozumieliśmy, co tam się dzieje w mózgu, jak to się dzieje, że widzimy. Chociaż tak naprawdę to ciągle jeszcze nie wiemy do końca. Ale w każdym razie już coś wiadomo. Już wiadomo, gdzie są ośrodki widzenia w mózgu. Wiadomo, jak mniej więcej się rozchodzi sygnał wzrokowy. Dość dokładnie znamy budowę siatkówki z wszystkimi komórkami, które tam tworzą tę siatkówkę. Ta siatkówka to jest taka wypustka mózgu przecież, bo ona w czasie życia płodowego się tworzy jako fragment mózgu. I działa też tak, dlatego że siatkówka to nie jest taki prosty detektor. Czasami się porównuje oko do aparatu fotograficznego. Co do tego pierwszego układu wzrokowego, soczewki, rogówki, to zgoda, może tak być. Natomiast siatkówka to jest dużo, dużo więcej niż prosty detektor. Cały ten układ szeregu warstw komórek wzrokowych spełnia rolę przetwarzania obrazu. I nerwem wzrokowym, czyli włóknami, które pochodzą z komórek zwojowych siatkówki ostatniej warstwy, przechodzi
zredukowany sygnał mniej więcej 10-krotnie, nawet więcej. Już po wstępnej przeróbce, już po wstępnym przetworzeniu. Wiemy też dość dużo na ten temat, jak to się dzieje w samej siatkówce, w jaki sposób fotony, które trafiają do siatkówki, trafiają do czopków czy pręcików, komórek światłoczułych, w jaki sposób to się dzieje, że na końcu tych komórek siatkówki, czyli w komórkach zwojowych, pojawia się zmiana potencjału, czyli w jaki sposób następuje fototransdukcja. To jest strasznie złożony proces. Tu jest narysowany dość mocnym uproszczeniu, jak wygląda kolejne przemiany fotochemiczne, które prowadzą do tego, że na samym końcu tej siatkówki pojawia się potencjał, który w sumie dalej potem się rozprzestrzenia i niesie ten sygnał dalej. Rozumiemy właśnie od czasów Hubbella i Wiesela i później ich dalszych prac, bo to przecież już też minęło 40 lat przecież chyba, jak są połączone kolejne siatkówki. Dlatego rozumiemy już, jak to się dzieje, że siatkówka reaguje na przykład na kolory, który tor wzrokowy jest przeznaczony do tego, żeby nieść informacje o kolorze, który tor wzrokowy, jak i układ komórek siatkówki jest przeznaczony do tego, żeby nieść informacje o kształcie, osobny tor wzrokowy, jak i tor wzrokowy służy do tego, żeby przenieść informacje o ruchu. To już mniej więcej wiemy. Mówię mniej więcej, bo ciągle jeszcze nowe różne rzeczy się odkrywają w tym miejscu. I w związku z tym wiemy, dlaczego jest tak wiele komórek w siatkówce, tak wiele różnych komórek, tak bardzo różnych, nie tylko różnych rodzajów, ale nawet wewnątrz samego rodzaju, na przykład samych komórek dwubiegunowych, które łączą bezpośrednio czopki, czyli komórki światłoczułe, z ostatnią warstwą, czyli komórkami zwojowymi, jest 24 typy. Rozszyfrowaliśmy ten tor wzrokowy, i widzimy, którędy idzie sygnał, którędy idzie informacja od siatkówki do kory wzrokowej, która tu gdzieś mniej więcej jest umieszczona w tylnej części mózgu. I proszę zauważyć, jak to jest zdumiewające podobne do rysunku Alhazena sprzed 1000 lat. On też widział te podstawowe, najważniejsze rzeczy, takie jak nerw wzrokowy, skrzyżowanie nerwu wzrokowego, czyli chiasm. Ale jeszcze nam dużo brakuje. Jeszcze nam dużo brakuje. Znalazłem taki bardzo, jak napisane było w podpisie, to po tym rysunku, uproszczony schemat funkcjonalny kory wzrokowej. No jeżeli to jest uproszczony schemat funkcjonalny, to trudno sobie wyobrazić rzeczywisty, pełny schemat. Prawdopodobnie nie da się go w ogóle jeszcze narysować. W każdym razie jesteśmy w stanie mniej więcej rozumieć, jak działają te poszczególne piętra kory wzrokowej, te oznaczane V1, V2, V3, V4 i tak dalej. I wiemy, że w niektórych właśnie się odbywają, że w ogóle to działa w ten sposób, że oko jak gdyby, czy ten oko, początek, siatkówka i początek działa jak gdyby analizując obraz, rozbijając go na składowe elementy. I potem te składowe elementy wędrują osobnymi torami tam do wyższych pięter kory wzrokowej i tam są syntetyzowane łącznie z naszą pamięcią wzrokową. I w ten sposób przywołują jakieś takie wspomnienia pamięci wzrokowej i w ten sposób dopiero widzimy, czyli te poszczególne jak gdyby składniki same w sobie nic nie znaczą. A kiedy to się w ogóle zaczyna? To się zaczyna w ogóle w pierwszych miesiącach życia. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty miesiąc życia takiego małego dziecka, które leży i nic jeszcze nie robi, nic nie mówi, tylko ewentualnie oczami rusza i to też jeszcze dopiero chyba od drugiego miesiąca, jeśli się nie mylę. Ono się wtedy uczy właśnie tego, to znaczy uczy się integrować te sygnały, które przychodzą do oczu z tymi sygnałami, które przychodzą skądinąd. A to ręką coś dotknie, a to wyczuje coś ciepło i tak dalej, a to jakiś ruch. Wróćmy jeszcze do tyłu, wróćmy do Celsusa. No to już jest tylko 2000 lat wstecz i tutaj widać, że rozumiał sens soczewki ocznej tutaj, o, w tym miejscu. Chociaż pewnie jeszcze nie całkiem, ale wyraźnie pokazywał, że ta soczewka tam jest.
No i chciałbym koniecznie Państwu pokazać to przezrocze z witylonem. Dlaczego tak? Zatrzymajmy się troszeczkę dłużej przy tym przezroczu. To jest rysunek oka zrobiony według witylona, zrobiony przez witylona. Dlaczego ja się chcę na tym troszeczkę dłużej zatrzymać? Warto o nim trochę wiedzieć, o witylonie, bo to jest jeden z największych uczonych polskich i jednocześnie największych uczonych średniowiecznych. Swojego czasu jego dzieło, które nazywało się tak, miał taki długi tytuł, muszę go przeczytać, bo inaczej nie dam rady. Witylona matematyka wielce uczonego o optyce, to jest o naturze, przyczynie i padaniu promieni wzroku, światła, barw oraz kształtu, którą powszechnie nazywają perspektywą, ksiąg dziesięcioro. A więc to dzieło przez jeszcze kilkaset lat, prawie 200 lat po jego śmierci, było w całej Europie uważane za podstawowy podręcznik akademicki, takim wysokim poziomie pisany. A dlaczego jeszcze ważne jest? Bo on się urodził na terenach bliskich Legnicy, pod Legnicą. Dokładnie wiadomo, jego matką była wieśniaczka tamtejsza, jego ojciec był prawdopodobnie kolonistą z Turingii i on o sobie mówił, Filius Turingorum et Polonorum. Oczywiście wtedy trudno mówić jeszcze o istnieniu państwa polskiego w takim znaczeniu, jak my to rozumiemy, bo to przecież jest XIII wiek, ale w każdym razie on funkcjonował tutaj, nie tylko jako uczony, studiował w Padwie między innymi, w Paryżu, ale także był posłem księcia Henryka IV Probusa do papieża Jana XXI. I służył czeskiemu królowi Otokarowi II. A pod koniec życia mieszkał we Wrocławiu, był kanonikiem kapituły wrocławskiej. To był wielki optyk, wielki swojego czasu. I kolejną postać, którą chciałem też Państwu pokazać. To jest ksiądz jezuita Christoph Scheiner. On się urodził w Niemczech, on był Niemcem. Urodził się w 1575 roku. Dość daleko, co prawda, od nas, bo w Bawarii, blisko Monachium, Mindeheim, ale przez spory szmat swojego życia mieszkał, pracował w Nysie. Tam właściwie stworzył swoje największe dzieła. Między innymi zajmował się plamami na Słońcu. On pierwszy chyba wytłumaczył, na czym polegają plamy na Słońcu. I on pierwszy wytłumaczył, jak wygląda obraz na siatkówce oka. Podobno robił to na przekrojonym oku wołu. Opowiada się, że pokazywał to nawet papieżowi Janowi XXI. Zresztą papież Jan XXI był sam z wykształcenia lekarzem. Także takie dwie osoby z naszego regionu, mówię z naszego regionu, bo ja jestem z Wrocławia, a Państwo jesteście stąd tutaj, więc my jesteśmy tutaj generalnie rzecz biorąc na Śląsku. I tu na Śląsku co najmniej takich dwóch wielkich optyków kiedyś mieszkało. Mówiliśmy, że jest trudno zajrzeć do środka oka. No jest trudno zajrzeć do środka oka, no ale trzeba było jakoś to spróbować. Wielki fizyk Hermann Helmholtz skonstruował pierwszy oftalmoskop. Zresztą on skonstruował cały szereg rozmaitych przyrządów do badania oka jako elementu optycznego. Tu widać, jak ten oftalmoskop wyglądał i widać, jakie było źródło światła wtedy. Oczywiście nie takie jak dzisiaj, w każdym razie coś takiego jest. Oftalmoskop się okazał bardzo przydatnym przyrządem, a tak wygląda współczesny oftalmoskop. Właściwie każdy lekarz okulista posiada oftalmoskop, bo bez tego się nie da prowadzić w ogóle praktyki lekarskiej takiej. Oftalmoskop to jest taki przyrządzik własny. Widać, że on się prawie wcale nie różni od tego oftalmoskopu Helmholtza. No tyle tylko, że ma inne źródło światła i pewnie akumulatorowe zasilanie takie jest prościej. To jest oczywiście oglądanie wnętrza oka, ale takie dość uproszczone, bo to oglądanie przez zaglądanie do oka, no ale teraz mamy różne inne możliwości. To jest taki przyrząd, kamera Pentacam, który pozwoli zobaczyć wnętrze oka, ale tylko pierwszy odcinek oka. Przede wszystkim ten tutaj, o, to miejsce. To jest przedni odcinek oka, to jest rogówka, to jest soczewka i takie bardzo ważne miejsce tutaj na
w przednim odcinku oka, czyli ten kąt tak zwany tęczówkowo-rogówkowy. To jest bardzo ważne miejsce, dlatego że tędy uchodzi na zewnątrz cierć wodnista, która tam się wytwarza wcześniej tutaj, a nieprawidłowy przebieg, nieprawidłowy przepływ cieczy wodnistej powoduje jaskrę. Jaskra, mówi się o tym, że to jest taki cichy złodziej wzroku, dlatego że jaskra nie boli do momentu, aż wzrok się utraci całkowicie. Według terminologii WHO jaskra należy do chorób, które się nazywa czasami avoidable blindness, czyli ślepota, której można uniknąć, ponieważ wczesne kontrolowanie stanu siatkówki przede wszystkim, bo jaskra to jest naprawdę uszkodzenie nerwu wzrokowego. Pozwala kontrolować ją całkowicie, pozwala wyregulować ten przepływ cieczy wodnistej w tym miejscu, farmakologicznie albo nawet ingerencją chirurgiczną. Natomiast jak już nerw wzrokowy zostanie zniszczony, to po prostu odwrotu nie ma. O innym urządzeniu chciałem też powiedzieć parę słów. Mianowicie to jest tomograf OCT, czyli optyczny tomograf częściowo koherentny do badania wnętrza gałki ocznej. Nowoczesne tomografy już są w stanie odtworzyć, zobrazować całe wnętrze gałki ocznej, nie tylko tylna część gałki ocznej, ale całości. I tutaj warto o tym powiedzieć, chyba trzeba o tym cały czas powiedzieć, że bez fizyków tego by się to nie dało zrobić. Tak jak od Helmholtza, który przecież był uczonym fizykiem, aż do twórców OCT, którzy byli przecież fizykami. Bo tak naprawdę jak działa OCT? OCT to jest interferometr częściowo koherentny. Wobec tego, jak ktoś wie, na czym polega interferencja, jak ktoś wie, na czym polega częściowa koherencja światła, jak ktoś wie, jak działa dioda superluminescencyjna, która jest takim podstawowym elementem, tutaj takim sercem tego przyrządu, to nie jest zbyt trudno zrozumieć, jak działa OCT. Ten OCT, który tutaj jest na zdjęciu, pokazuje wnętrze gałki ocznej całej. Możliwe uzyskiwanie z bardzo szybkich obrazów, takich, że widać dynamikę całą. Po takich kilkanaście obrazów na sekundę można zajrzeć do każdego kącika gałki ocznej. A to urządzenie to jest też OCT, dokładnie to samo. To jest tak zwany OCT Copernicus, a dlatego go wyświetlam, że został zaprojektowany na Uniwersytecie Toruńskim przez fizyków, a jest produkowany w Opolu, nie w Opolu, w Zawierciu, przez firmę Optopol w Zawierciu. Oczywiście nie trzeba tak strasznie skomplikowanego przyrządu. To OCT jest bardzo drogie, także mogą sobie na to pozwolić duże kliniki, powiedzmy. Natomiast to jest urządzenie bardzo proste. Jak Państwo widzą, jest zbudowane na bazie smartfona, czyli do smartfona jest dołożony jakiś taki układ optyczny i można rejestrować dno oka. To jest bardzo ważna diagnostyczna taka pomoc. Co więcej, rozwijana jest teraz coraz szerzej telemedycyna. Na czym to polega? Na tym, że nie do każdego miejsca na świecie, nawet w dużym mieście, a już nie mówię o jakichś takich krajach trzeciego świata, jakiejś dalekiej Afryce czy Azji, żeby tam dotarł specjalista wysokiej klasy, lekarz jakikolwiek. Wobec tego coraz częściej stosuje się badanie zdalne. Na przykład tak jak tutaj. Takie zdjęcie idzie do takiego centrum referencyjnego. W Polsce już są takie centra referencyjne, gdzie wysokiej klasy specjalista ogląda to zdjęcie. Zresztą przy pomocy sztucznej inteligencji, która od razu odsiewa te przypadki takie podejrzane o nieprawidłowość. Teraz prawie wszędzie jest internet, sieć Starlink wszędzie prawie dochodzi, wobec tego takie coś można stosować. I rzeczywiście to się używa. Wiele chorób trapi ludzkość. Chyba najbardziej taką powszechną chorobą jest zaćma. Można by powiedzieć tak, że jeżeli ktoś wystarczająco długo żyje, to będzie miał zaćmę, bo zaćma jest objawem starzenia się gałki ocznej. Polega na tym, że gałka oczna powoli traci przezroczystość, staje się rozpraszająca światło i zamiast obrazu ostrego na dnie oka tworzy się taki obraz mglisty. I oczywiście z zaćmą mieli do czynienia już starożytni także i my mamy do czynienia także
dokładnie to samo. Tu się nic nie stało. Do tej pory nie potrafimy zaćmie zapobiec. Próby są rozmaite, jakieś farmakologicznych powstrzymywania tego procesu, jakiegoś odwracania, ale naprawdę to ciągle się jeszcze nie udaje. Natomiast co z tym trzeba zrobić? Trzeba po prostu usunąć tą zaćmioną soczewkę. I to wiedzieli już dawno starożytni. To jest obraz z jakiejś piramidy, z jakiegoś grobowca egipskiego, bo już Egipcjanie potrafili to robić. Mianowicie, żeby dostać się do wnętrza oka, rozkawałkować tą zmętniałą soczewkę i zepchnąć ją. To się w ogóle nazywało operacja zepchnięcia zaćmy. To są Egipcjanie, to jest Persja, to jest średniowieczna Europa. On oczywiście, ten pacjent musiał, tak nie siedział na pewno tak spokojnie, tylko musiał być prawdopodobnie przytrzymywany przez dwóch jakichś silnych pomocników, bo to jednak mimo wszystko jest bolesne nieco. A jak sobie radzimy z tym? To jest współczesna operacja zaćmy w tej chwili. To jest zabieg trwający 20 minut. Plus tam jeszcze dodatkowych kilkanaście minut na przygotowanie do zabiegu i potem ten okres rehabilitacyjny. Ale w każdym razie nacięcie się robi takie, że nawet tego się nie zszywa. To samo się zasklepia to napięcie. To jest praktycznie rutyna. To zdjęcie to jest z okrętu szpitalnego amerykańskiego, który krąży tam w różnych miejscach i ma takie, pływa tam na przykład po krajach Ameryki Południowej i też widać, że wykonuje się operacja zaćmy. Na czym ona polega? Na tym, że w tej chwili, na tym, że wkłuwa się chirurg do wnętrza gałki ocznej, rozkawałkowuje soczewkę wewnątrz torebki i wysysa jak gdyby, ponieważ tutaj ta końcówka jest podłączona do generatora ultradźwięków, jednocześnie jest podłączona do pompy z niskim ciśnieniem. I się to po prostu wysysa tę soczewkę ze środka. Jeszcze przed 20-30 laty taki pacjent zostawiał jako bezsoczewkowy, ale można było go zaopatrzeć okularami o mocy tam kilkunastu do 20 dioptrii. Oczywiście to było niewygodne, ale można było to zrobić. Natomiast w tej chwili oczywiście jest troszkę inaczej, dlatego że przecież można wstawić soczewkę sztuczną. Soczewkę sztuczną. No, pomysł to był już dawno temu, nawet próbował to Leonardo da Vinci taki pomysł podać. On chyba wszystkie pomysły miał ze wszystkich dziedzin, co się poszuka, to zawsze jest Leonardo da Vinci gdzieś na początku. Ale tak naprawdę to pochodzi stąd. Ten okulista angielski Ridley wymyślił właśnie soczewkę wewnętrzną. On wpadł na taki pomysł, że materiałem dobrym, biokompatybilnym, bo to jest bardzo ważne, bo ta soczewka będzie długo trwała w oku przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Jest bardzo prosty materiał, tak zwane szkło organiczne, czyli plexi, czyli PMMA. I on takie pierwsze soczewki z tego PMMA zrobił. I wszczepiał nawet pacjentom, chociaż był to zabieg dość skomplikowany, bo ta soczewka była sztywna. Także trudno to było rzeczywiście do praktyki wprowadzić. Natomiast w tej chwili są powszechnie stosowane soczewki miękkie, zwijalne. One są zwinięte do takiej rurki i można je wsunąć do środka gałki ocznej w tym samym jednoczesnym zabiegu, co usunięcie zaćmy, jednocześnie wszczepia się soczewkę sztuczną i nacięcie jest około 3 mm. Także to po prostu tego w ogóle nie widać, tego nacięcia. To nacięcia się potem samo zasklepia. To są różne typy soczewek. One się trzymają w środku w torebce soczewkowej tymi takimi jak gdyby wąsami. Te wąsy nazywają się haptyki i one tam trzymają się w środku. To zdjęcie jest już nieaktualne, bo to chciałem pokazać, jak wygląda działalność polskich okulistów gdzieś daleko. Mianowicie, kiedy to przyszykowywałem, to okuliści związani z tą Fundacją Oczy Afryki, okuliści dla Afryki, szykowali się do wyjazdu do Tanzanii. A teraz możecie Państwo zobaczyć w internecie, już tam od 3 czy 4 dni są i już przeprowadzają pierwsze zabiegi tam właśnie na miejscu. Finansowane jest to przez taką fundację polską Polish Aid.
No i teraz następna rzecz. Jak to jest, że czasami widzimy źle? Czasami widzimy źle, dlatego że układ optyczny oka jest jak gdyby niedobrze policzony. To znaczy długość gałki ocznej jest niedopasowana do mocy. I wobec tego powstaje albo oko krótkowzroczne, albo oko dalekowzroczne, czyli albo miopia, albo hiperopia. Tego nie będę dłużej opowiadał, bo to Państwo na pewno dobrze wiecie. Oczywiście może być też przykład taki, gdzie jest astygmatyzm. Ciekawe, że na przykład astygmatyzm zobaczył u siebie Robert Hooke, ten, którego znacie od prawa Hooke'a. On u siebie to zaobserwował. I on zaobserwował, że może to skorygować soczewką zwykłą, sferyczną, nachyloną pod kątem. A później dopiero wpadł na ten pomysł, że to mogą być soczewki cylindryczne. Następna sprawa, która jest ważna dla widzenia, to jest przenoszenie wzroku z dali do bliży, czyli akomodacja. Akomodacja, czyli zmiana kształtu soczewki ocznej pod wpływem napięcia mięśni rzęskowych. No i znowu, jak lata idą, jak PESEL się zmienia, no to coraz gorzej z tą akomodacją i wychodzi tak zwany objaw za krótkiej ręki, czyli nie mamy możliwości zaakomodowania. To znowu jest objaw naturalny, chociaż przykry oczywiście, związany ze starzeniem. Jak sobie z tym poradzić generalnie? No trzeba wstawić soczewki korekcyjne odpowiedniej mocy. No i teraz tak, trzy soczewki to znali już dawno. To jest chyba najstarszy taki artefakt, o którym się twierdzi, że jest soczewką, bo on pochodzi sprzed 3000 lat, więcej nawet, prawdopodobnie nawet więcej, nawet 4000 lat. Nazywają to czasami soczewka z Nimrud. To zostało wykopane w czasie wykopalisk od Iraku. To jest przezroczysty kawałek kwarcu. Oczywiście można wątpić, czy to była naprawdę soczewka. Niektórzy nawet na podstawie tego wykopaliska twierdzą, że Asyryjczycy i Babilończycy potrafili obserwować gwiazdy przez teleskop, ale myślę, że to jest bardzo daleko idące już taka interpretacja tego. Natomiast wiemy, że około XIII wieku pojawiły się takie płasko wypukłe kamienie do czytania, lapides ad legendum. To się gdzieś pojawiło w okolicach południowej Europy, tam gdzie teraz jest Italia, a także troszkę wyżej, czyli tam gdzie jest Holandia, gdzie jest Dania, tylko Belgia, tam gdzie szlifowano kamienie szlachetne, szlifowano w ten sposób i wobec tego, jeżeli się wyszlifowało kwarc, czy kryształ kwarcu, czy też kwarc z jakimiś dodatkami, to wtedy otrzymywano coś takiego. No i później zaczęto montować te soczewki do oprawek, i po zamontowaniu do oprawek wychodziły z tego okulary. Tutaj bardzo ładny taki obraz. Mianowicie w Treviso. Treviso to jest tuż pod Wenecją, właściwie to jest część Wenecji tak naprawdę. W kościele świętego Mikołaja jest taki fresk, który pokazuje szereg dominikanów. To jest kościół dominikański. Tam są właściwie kardynałowie i bardzo ciekawe dwa obrazy, 1352. Kardynał Hugh de St. Clair w okularach. To się uważa za najstarszy taki zabytek graficzny pokazujący okulary. I obok, gdzieś tam dalej, jest inny obraz, też kardynała innego, który trzyma w ręku lupę. Okulary się oczywiście dość szybko rozpowszechniły i stały się nie tylko środkiem pomocy wzrokowej, ale ozdobą, tak jak dzisiaj zresztą. Także one służyły do różnych celów, między innymi prowadzenia flirtu. Tutaj mamy lorgnon, mamy monokle. Załuszniki to jest dużo późniejszy wynalazek, takie jak tutaj, a te na górze okulary są o tyle ciekawe, że mają załuszniki w postaci sznureczku, w którym się obwiązywało wokół uszu. Wiek XIX. Binokle to jest znamy ze zdjęć Prusa i właśnie w tym czasie były binokle pince-nez, czyli szczypiące nos, bo one się trzymały
sprężoną na nosie. A te monokle były szczególnie modne w sferach arystokracji wojskowej, to znaczy pruscy oficerowie i carscy oficerowie nosili ten monokl. Musieli go trzymać tutaj między powiekami, nie było takie proste, to trzeba było się nauczyć, jak to jest. No i teraz okulary do czytania, osobne do bliżej, osobne do dali. Franklin zapisał w swoich zapiskach, że swojemu asystentowi polecił przeciąć taką parę okularów i przeciąć dwie pary soczewek, przeciąć i wmontować do jednych. To się nazywają teraz okulary franklinowskie. To jest niewygodne oczywiście, bo widać miejsce podziału, dlatego powstały okulary progresywne. To wymyślił ten człowiek, Francuz, Bernard Maintenance. Istotne jest, że w jego patencie oprócz samej koncepcji jest podany schemat kinematyczny urządzenia. Dlatego, że do tej pory byliśmy w stanie wyszlifować tylko soczewki ze szkła o powierzchniach sferycznych lub torycznych. Natomiast tutaj trzeba było to zrobić już trochę innym kształcie. I wobec tego można było próbować robić takie okulary już, one dzisiaj nazywamy progresywnymi. Osobne do dali, znaczy nie osobne, osobna część do dali, osobna część do bliżej i osobna część pośrednia. Typów tych soczewek jest bardzo, bardzo wiele rozmaitych rodzajów. Inny rodzaj soczewek to jest takie coś, co od kilku lat dopiero funkcjonuje. Mianowicie wiadomo, że bardzo groźny jest teraz rozwój krótkowzroczności u dzieci przede wszystkim. Nie będę znowu też wchodził dlaczego, ale to jest teraz, mówi się o epidemii w ogóle. Wobec tego pojawiły się specjalne soczewki, które działają hamująco na krótkowzroczność. Bo jak się okazuje, głównym takim motorem krótkowzroczności jest rozogniskowany obraz peryferyjny, czyli nie na środku oka, nie tam, gdzie jest ostry obraz, tylko na brzegach. I wobec tego jest kilka takich pomysłów, tu jest jeden z nich, żeby obraz peryferyjny był niewyraźny. Takie soczewki pod nazwami firmowymi rozmaitymi się można znaleźć. No ale skoro okulary są niewygodne, bo to jednak trzeba trzymać, wobec tego, czy nie da się tego położyć na oku? No oczywiście Leonardo da Vinci próbował taki pomysł sformułować, czyli soczewki kontaktowe. Wielu ludzi próbowało, widzicie Państwo, to jest XIX wiek, przełom na XX, kiedy próbowano wymyślić, jak to zrobić, żeby soczewki kontaktowe założyć na oko. Na czym polega problem? Problem polega na tym, że to są pierwsze soczewki kontaktowe, lata 20-30 ubiegłego wieku, szklane. Problem polega na tym, że szkło nie przepuszcza tlenu, nie przepuszcza dwutlenku węgla. Wobec tego, jak się je założy na oko, to można wytrzymać najwyżej 20-30 minut. Pojawia się obrzęk, to jest niemożliwe wobec tego. Wobec tego soczewki kontaktowe nie można było stosować. No, były robione z dmuchanego szkła albo ze szlifowanego szkła. Zakładanie było oczywiście skomplikowane, ale to nie na tym główny problem polega. Znalazłem coś takiego, żeby też Państwu pokazać. To jest okulista polski, pracujący przez całe życie prawie w Paryżu, bo akurat jego czasy to są wtedy, kiedy Polska była pod zaborem, ale on zaproponował coś innego troszeczkę w soczewkach kontaktowych. Soczewki kontaktowe z żelatyny nasączone lekiem. I on je stosował jako opatrunek po operacji zaćmy. Dzisiaj takie soczewki kontaktowe terapeutyczne tak zwane są stosowane i powszechnie się wśród okulistów przyjmuje, akceptuje to, że on był twórcą tego. W każdym razie przełom w soczewkach kontaktowych się dokonał w 1955 roku. Jak dwóch chemików w Pradze, Otto Wichterlej i Drachoslav Lin, syntetyzowali materiał, który nazywa się hydrożelem. Potem oczywiście tych hydrożeli było wiele, w tej chwili popularnym materiałem do soczewek, na soczewki kontaktowe jest hydrożel. Jego właściwość jest taka, że on w sobie pochłania, zawiera bardzo dużo wody i wobec tego rozpuszcza tlen, rozpuszcza dwutlenek węgla i jest możliwa wymiana gazowa z otoczeniem. Soczewki hydrożelowe, zresztą nie tylko hydrożelowe, ale współczesne soczewki kontaktowe można nosić nawet
i parę dni bez przerwy, nawet do miesiąca. Tak mało oddziaływują na oko. Oczywiście oprócz soczewek korekcyjnych mamy też takie soczewki korekcyjne, chociaż ja osobiście raczej bym przestrzegał przed tym, żeby nie zakładać takich soczewek, a przynajmniej nie robić tego na własną rękę. Soczewki kontaktowe zawsze powinny być aplikowane przez specjalistę. Ale skoro już mamy soczewkę kontaktową, to można ją wykorzystać do czegoś innego. Mianowicie to jest soczewka kontaktowa z wbudowanym biosensorem. Ona jest w stanie mierzyć w ciągłym trybie i transmitować. Te pierścienie to są anteny nadawcze, stężenie glukozy we łzach. Wobec tego nieustanna kontrola dla cukrzyków. Oczywiście raczej laboratoryjna, ale jest taka możliwość. I inny przykład soczewki z czujnikiem takim, z czujnikiem, z takim biosensorem. No i teraz rodzi się takie pytanie. Mamy szereg chorób oka, jaskrę, zaćmę, degenerację siatkówki, a z drugiej strony medycyna potrafi sztuczne narządy albo inne narządy przeszczepiać. Rogówkę też można przeszczepić. Jest sztuczne serce, jest sztuczna nerka. Czemu nie zrobić sztucznego oka? No, oczywiście, że trzeba zrobić. Ludzie siedzą nad tym, myślą i próbują to zrobić. Mianowicie są pierwsze próby, a nawet powiedziałbym dalej niż pierwsze próby. Coś takiego, wszczep do siatkówki. Implant retinalny, do którego bezpośrednio sygnał się podaje z zewnątrz, na przykład z jakiejś zewnętrznej kamery. Teraz jest takie pytanie się rodzi. Może ktoś z Państwa pamięta przygody pana Kleksa. Pan Kleks miał takie oko, które mógł wyjmować i wysyłać gdzieś tam i oglądać tam, co się dzieje na Księżycu i tak dalej. No, jeżeli tutaj mamy taki implant, tu mamy taki implant, to jest schemat takiego implantu, to jest miejsce, gdzie on jest wszczepiony i tu jest fotografia takiego implantu. I sygnał do niego może być przesłany z zewnątrz. Oczywiście w tej chwili montuje się kamerę na okularach, ale przecież ja mógłbym się bezpośrednio przyłączyć do internetu. Po co mi to wszystko? Po co mi ten monitor niepotrzebny? Może coś takiego będzie. W każdym razie te implanty, one oczywiście są mało dokładne, no bo mają sto kilkadziesiąt elektrod, które dotykają do komórek siatkówki. Nie światłoczułych, tylko tych dalszych. No wobec tego mamy 100 pikseli. No w porównaniu z nawet najkiepszczejszym telefonem komórkowym, który Państwo macie, to tam jest 1,5 megapiksela pewnie. Wobec tego to jeszcze daleko. Ale po pierwsze trzeba zrobić pierwsze kroki, a po drugie już tutaj ktoś, kto to ma, może się orientować na przykład, gdzie jest światło, gdzie jest cień. Więc to coś na pewno nie jest tak, że to zupełnie nic nie da. W każdym razie takie implanty są produkowane przez kilka firm na świecie i są zaakceptowane przez amerykańskie FDA. To jest bardzo ważne, czyli przez ten organ, który dopuszcza leki i terapię do praktycznego użytku. No i proszę Państwa, czas chyba jest wystarczający na to, zresztą za dużo, to byśmy wszystkiego poopowiadali, także myślę, że jak na tym skończę, to akurat pora będzie na to, żeby to skończyć. Dziękuję serdecznie Państwu za wysłuchanie. Jeszcze raz dziękuję organizatorom za zaproszenie. No i oddaję się w ręce Pani. Twoje okulary Filman to Twoja supermoc. Dostrzeż swoją moc. Okulary Filman. Mamy już kilka pytań od naszych internautów. Mam nadzieję, że pojawią się również jakieś pytania z sali. Ale to zaczniemy od tych. Pierwsze pytanie od Antona 600, który pyta, w jakim kierunku będzie rozwijać się optyka okularowa i kontaktowa?
myślę, że będzie się rozwijała w kierunku doskonalenia tego, co jest. No bo tak, te pierwsze okulary, które pokazywałem Państwu, te 13-14-wieczne, ale nawet późniejsze, 19-wieczne, nawet lata 50. Ubiegłego wieku, to były okulary z szkła i były okulary o powierzchniach sferycznych lub sferocylindrycznych. Natomiast teraz są inne materiały, lżejsze, bardziej wytrzymałe i powszechnie teraz, jak Państwo pójdziecie do zakładu optycznego, to powiedzą asferyczne, podwójne asferyczne, freeform i tak dalej. Czyli po prostu kształty bardziej skomplikowane. Nie wiem, jak długo mogę odpowiadać na takie pytanie, ale może to freeform, to się często to powtarza. Często się mówi tak na takiej trochę zasadzie reklamowej, nasze okulary są freeform. Co to znaczy freeform? Znaczy swobodna powierzchnia inaczej. To jest technologia wytwarzania, to nie jest specjalny kształt soczewki, tylko technologia wytwarzania, która jest znana od lat 50. w przemyśle maszynowym przede wszystkim, w lotnictwie zostało wprowadzane przede wszystkim. To znaczy obrabiarki, które są sterowane cyfrowo, które są, kody są wygenerowane metodą CAD-CAM, i wobec tego można teraz kształt soczewki zrobić taki, który jest dobry dla konkretnego pacjenta, konkretnego klienta, takiego, który patrzy zezem w jedną stronę albo głowę pochyla czy coś takiego. Więc tu na pewno w tym kierunku to pójdzie. Natomiast soczewki kontaktowe myślę, że w kierunku doskonalenia materiału. Chociaż on już w tej chwili prawie jest doskonały, dlatego że jeżeli soczewkę można nosić 24 godziny więcej, parę dni, no to już jest dobrze. Dziękuję. Chyba, że ktoś wymyśli samozakładalne soczewki kontaktowe i samozdejmowalne. Mamy drugie pytanie od internauty Kolibri. Co dokładnie stoi na przeszkodzie, by zrobić przeszczep oka? Nasze umiejętności. Przeszczep oka. Nerw wzrokowy zawiera około 1,5 miliona włókien. Pewnie Państwo wiedzą, że są implanty słuchu, czyli to już od dawna jest, no, co najmniej 20 albo 30 lat. Można wszczepić się do nerwu słuchowego. To są takie protezy w Polsce robione też. Nie powiem powszechnie, ale w każdym razie nie jest to takie coś nadzwyczajnego. Ale nerw słuchowego jest, w nerwie słuchowym nie ma tak wielu włókien. Natomiast tutaj mamy 1,5 miliona włókien. Wobec tego pierwsza sprawa to jest taka, że trzeba by przetworzyć obraz, bo ja o tym wspomniałem, że siatkówka jest elementem przetwarzającym obraz. Czyli to, co idzie dalej nerwami wzrokowymi, to nie jest obraz bezpośrednio, tylko to są jego różne cechy, na przykład takie właśnie jak balans barw, jak na przykład sama siatkówka już wykrywa linie osobno, linie poziome, linie pionowe, te informacje idą. Czyli tu by trzeba było zbudować najpierw duży komputer, który robi to, co siatkówka, a potem się trzeba było wszczepić do nerwu wzrokowego. Ewentualnie wszczepić się od razu do kory wzrokowej. Takie wszczepy do kory wzrokowej były. Te pierwsze sztuczne oka, to był taki znany człowiek Dobell, który to robił, to były lata 70. chyba, to były dokładnie wszczepienie się do kory wzrokowej tutaj. Jeżeli się pobudzi korę wzrokową na przykład impulsem elektrycznym takim, te eksperymenty na korze wzrokowej to były dawno robione, bo fizjologowie już dawno próbują badać różne fragmenty mózgu przez pobudzanie elektrodą różnych fragmentów mózgu. Mózg nie ma komórek czuciowych, wobec tego to samo w sobie nie boli. I jak się pobudzi odpowiednie miejsca w mózgu, to człowiek widzi coś takiego, co się nazywa fosfeny, czyli takie błyski światła. I wobec tego można zrobić taką matrycę i te błyski światła widzi. Tylko, że te pierwsze próby to były takie, że on tych błysków tam miał, ta matryca miała tam powiedzmy 50 takich elementów i na dodatek one były różnie rozłożone, bo nie udało się tak zrobić, żeby była jakaś taka regularna matryca. Wobec tego to jest za skomplikowany organ. Czasami się mówi tak, na przykład jaki to jest skomplikowany, ja nie chcę tu nikogo urazić, a mam nadzieję, że żaden chirurg, kardiolog zwłaszcza tu nie siedzi na sali albo nie słyszy, ale przeszczep serca jest prostą sprawą, bo co to jest serce? Kawałek mięśnia, nic więcej. Tam jest mięsień.
Natomiast oko jest bardzo skomplikowanym układem nerwowym, bo przeszczep samej gałki ocznej to nie załatwia sprawę, bo rogówkę, soczewkę oczną, no to jest zabieg, powiedziałem, 20 minut rutynowy. Rogówki przeszczepia się, nawet sztuczne rogówki są. Natomiast problem jest w siatkówce. Dziękuję. Zapytam, czy mamy może jakieś pytania z sali w tej chwili? Jest ktoś? O, proszę bardzo. Słucham, tam mamy pana. Dziękuję. Szanowny panie doktorze, mam pytanie. Tylko prosimy głośno. Panie profesorze, jako osoba mająca dosyć wielką różnicę w dioptriach pomiędzy lewym a prawym okiem, ponieważ w lewym oku mam 3 dioptrie, coś około tego, a w prawym 0,5. Starałem się doszukać informacji, co mogło ulec takiej wielkiej różnicy i doczytałem się w pewnej książce, że wady lewego oka mogą być spowodowane niewłaściwym funkcjonowaniem gruczołu przyszynki. Czy to jest prawda? Jest duża różnica pomiędzy prawym a lewym okiem. Pan chciałby poznać przyczynę tego. Dowiedział się, doczytał, że może, przyczyna może tkwić w szyszynce. Nie wiem, czy to o to będzie panu chodziło, ale mamy co najmniej dwa parzyste narządy zmysłów, to znaczy uszy i oczy. I to nam zapewnia stereoskopię. Znaczy stereoskopię widzenia i stereoskopię słyszenia. Po prostu porównanie dwóch obrazów, zarówno obrazów w sensie optycznych, jak i obrazów dźwiękowych, daje nam możliwość odbierania odległości. To nie wiem, czy to w tym rzecz, czy to o to panu chodziło, czy nie. Natomiast oczywiście, żeby tak było, żeby te obrazy wzrokowe się właściwie nałożyły, to muszą działać prawidłowo mięśnie obracające gałką oczną. A tu wszystkie nieprawidłowości to są rozmaite zezy. I wtedy nie ma tego efektu. I ten brak tego efektu może powodować do tego, że w sumie przestaniemy widzieć tak naprawdę jednym okiem. Mam kolejne pytanie. Proszę bardzo. Czy słyszał pan kiedyś o tajemnym lub sekretnym stowarzyszeniu okulistów, które rzekomo wykonywało operacje na członkach tego towarzystwa i poprzez te operacje ci członkowie tego sekretnego stowarzyszenia potrafili widzieć w innych wymiarach? Pan pyta, czy zna pan tajemne stowarzyszenie okulistów, którzy przeprowadzają operacje na oku, dzięki którym te operacje widzą, jak widzą? Ale czy panu chodzi o operację zezów? Nie, po prostu nie. Operacje tych sekretnych członków tego stowarzyszenia sekretnego okulistów. Ale jaki miał być efekt tych operacji? Widzenie innych wymiarów. Aha, że widzą inne wymiary. Czy pan słysza? No oczywiście, o takim stowarzyszeniu. Oczywiście, że robi się operacje na gałce ocznej. Nie chciałbym w to wchodzić, bo to już jest medycyna czysta. No, one są na pewno bardzo trudne, dlatego że oko jest delikatnym organem. Zarówno rogówka jest na wierzchu, soczewka oczna jest też na wierzchu prawie, natomiast cała reszta to jest otoczona oczodołem, kością i tak dalej. Wobec tego tamte operacje są trudne. Robi się jakieś takie rzeczy właśnie związane, może inaczej powiem. Ja tu wspomniałem o dwóch chorobach, o jaskrze i o zaćmie. One są obie uważane, zaćma jest właściwie uważana za wyleczalną, no bo chirurgicznie można zrobić. Jaskrę się uważa za taką, którą można uniknąć. Natomiast problemem największym są uszkodzenia siatkówki.
I tutaj różne próby są podejmowane. Różne próby są podejmowane zarówno w kierunku hamowania tej degeneracji przez jakieś zastrzyki, takie specjalne, jakichś tam środków. To nie będę w to wchodził, bo tu nie znam się na tym. Jak i takie właśnie ratujące typu zahamowanie tych procesów. Tak, i to chirurdzy okuliści robią. Okay. To może następne pytanie od internauty. Paweł Chostyński pyta, czy są jakieś przeciwwskazania do noszenia soczewek, a nie okularów? O czym należy pamiętać, kiedy nosi się soczewki kontaktowe? Powiedziałbym bardzo prosto. Żeby, co trzeba pamiętać, pójść do specjalisty, kontaktologa i tyle. Okay. Są oczywiście przeciwwskazania, przede wszystkim zespół suchego oka i dlatego trzeba koniecznie pójść do specjalisty. Czy to będzie lekarz okulista, czy to będzie optometrysta, to jest wszystko jedno, ale musi się specjalizować w soczewkach kontaktowych. Trzeba to sprawdzić, zbadać, zobaczyć, nauczyć się zakładania, nauczyć się zdejmowania i tyle. Natomiast w przypadku okularów, no powiedzmy gapiostwo może być przeciwwskazaniem, bo się zgubi okulary czy coś takiego. Natomiast tutaj no, nie widzę innych. W przypadku soczewek kontaktowych przypomniała mi się taka troszkę anegdotyczna rzecz znajomej lekarki okulistki, która zajmowała się tym. Ona mówi tak, że jak pacjent do niej przychodzi do badania, do pierwszej aplikacji soczewek kontaktowych, to ona patrzy, czy prosi ją o to, gdzie może umyć ręce. I mówi, jeżeli nie zauważy chęci w tym kierunku u tego swojego klienta, to go, mówiąc trywialnie, spławia. Dziękuję. Czy mamy jakieś pytania? Proszę, mam pytanie z sali. To chwileczkę. Tylko głośno, proszę. Jeśli chodzi o prezbiopię, co jest według pana najskuteczniejsze? Korekcja chirurgiczna czy okularowa? Ozeza? Nie, prezbiopię. Prezbiopię. O prezbiopię. Nie ma chirurgicznej korekcji. Nie ma chirurgicznej korekcji. Na czym polega prezbiopia? Na tym, że soczewka okularowa nie akomoduje. I teraz jest pytanie takie. Dlaczego nie akomoduje? No, są dwa proste wytłumaczenia. Jedno jest takie, że jak soczewka się starzeje, to po prostu się robi coraz bardziej sztywna, coraz bardziej twarda. Wobec tego no, nie da rady zmieniać kształtu. Druga sprawa to jest taka, że mięśnie rzęskowe są coraz słabsze, wobec tego nie są w stanie to zrobić. Wobec tego można próbować, i takie próby na pewno są podejmowane, żeby próbować jakoś jakimiś enzymami czy innymi sposobami jakby zmiękczyć tę soczewkę. Nie znam wyników takich konkretnych w tej dziedzinie. Natomiast chirurgia tutaj to nie jest chirurgia. Natomiast może co innego. Jak się wszczepia soczewkę sztuczną, to taka pierwsza, no tej najprostsze, które są z NFZ-u, to są soczewki jednoogniskowe. I one oczywiście nie akomodują. Natomiast można zrobić soczewkę sztuczną, akomodującą. Można, oczywiście, że można. Wystarczy, są takie soczewki, które składają się z dwóch elementów. No tak jak taki obiektyw zoom. I on może akomodować. On nawet może być napędzany, że tak powiem, mięsiem rzęskowym. Albo można zastosować, to jest powszechne w tej chwili, soczewki wieloogniskowe. Tak jak soczewki wieloogniskowe okularowe, tak samo soczewki wieloogniskowe wewnątrzgałkowe. I to zastępuje akomodację. Dziękuję. Mamy jeszcze jakieś pytania z sali? Jest jeszcze jedno pytanie. Na czym polega różnica między soczewką mineralną a organiczną i która jest lepsza? Mineralna czy organiczna? No, materiałem się różnią oczywiście. Mineralne to jest szkło, klasyczne szkło. Ono jest bardzo dobre, ma bardzo dobre właściwości optyczne szkło. Te wszystkie właściwości optyczne są bardzo dobre. Natomiast ma dwie cechy niesympatyczne. Jest ciężkie, jest kruche. No i wobec tego trzeba wymyślić coś, co było lżejsze i no, nie tłukące po prostu.
No i to dlatego tak jest. Także szkło się wycofuje po prostu. Na pewno nie, jak Państwo popatrzycie na optykę typu obiektywy fotograficzne, obiektywy mikroskopowe, są ciągle szklane. Natomiast tutaj ważny jest ciężar na przykład. Ważne jest to, że jak upadnie mi na ziemię, żeby się nie stłukło. No i stąd te tworzywa. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Z sali nie widzę. To może ostatnie pytanie z internetu. Ślązak 100 pyta, czy Śląsk stoi optyką i czy Górny Śląsk, czy Dolny Śląsk, aha, czyli który, do Górny czy Dolny Śląsk, wydał więcej wybitnych optyków? Chciałbym się wykręcić z tego pytania, bo ja tu przyjechałem, muszę wrócić. No więc nie wiem jak. Nie, ale mówiąc serio, to tak trzeba by się zastanowić na przykład, jak wygląda przemysł optyczny. Nie jestem przygotowany na to. Tak się zastanawiam, czy tutaj jest jakieś takie liczące się zakłady przemysłu optycznego. To może Państwo mi podpowiedzą raczej. Ja tutaj nie znam tego. Natomiast co do ośrodków, powiedzmy, uczących optyki. Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski, Politechnika Wrocławska, no oczywiście. No, oczywiście. Mamy jeszcze takie pytanie. Czy kiedyś presbiopia będzie postępować wcześniej, bardzo ciekawe, z racji teraźniejszych czasów smartfonów? To jest pytanie od pani Edyty Lewandowskiej, studentki pana profesora. Nie jest to wykluczone. Trzeba by popatrzeć, jak wygląda w tej chwili, jakieś badania na pewno są na ten temat, bo jest oczywiście bardzo dużo badań na temat krótkowzroczności, także trochę może się wykręcę z tego pytania. Krótkowzroczność to jest w tej chwili, to znaczy mówię w ciągu ostatnich kilkunastu lat, nawet nie kilkudziesięciu, tylko kilkunastu lat, to jest ogromny problem. On się bierze przede wszystkim z intensywnej pracy wzrokowej u dzieci. Czyli w tym okresie, kiedy rośnie gałka oczna, ona jest przymuszona do akomodowania, bo dzieci, sam teraz widziałem, jak jechałem pociągiem, tutaj jakieś dzieci patrzone w jakiś smartfon, co także upośledza widzenie uboczne oczywiście, dlatego że przy takiej bliskiej odległości nie mam możliwości konwergowania tak blisko. I tu wobec tego jest problem. Być może to też się odbije w przyszłości na wcześniejszym upośledzeniu, ponieważ to jest związane z akomodacją. Wobec tego być może to tak, no tak bym powiedział całkowicie jak laik. Jeżeli akomodacja została bardzo często używana, to być może się szybciej zepsuje. Dziękuję. Być może tak będzie. Dziękuję. Panie profesorze, bardzo dziękujemy, że zechciał pan do nas przyjechać, że przyjął pan nasze zaproszenie. To była naprawdę olbrzymia przyjemność, prawda? Spotkać pana profesora. Ja też państwu wszystkim dziękuję. Przypominam, że ten wykład można w każdej chwili obejrzeć sobie na platformie YouTube. W każdej chwili. No i cóż, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Pierwsze koty za płoty. Mam nadzieję, że każde kolejne spotkanie w strefie OPT będzie równie ciekawe i inspirujące. Zapraszam za miesiąc. Przypominam, że wydarzenie w każdą drugą środę miesiąca. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.